ponownie czas na kolejną recenzję korków piłkarskich, kolejne testy. Model dość niespodziewany, bo kto by pomyślał, że będziemy mieli do czynienia w Polsce z najwyższym modelem pomyw, w dodatku z modelem, który nie tak dawno wszedł na rynek. A jednak okazało się, że Mistrzostwa Świata czynią cuda i w końcu mamy te nowe korki w odpowiednim rozmiarze, gotowe do testów. Oczywiście Puma Evo Power, o czym już zapowiadałem w relacji z premiery, która odbyła się w Warszawie. Tym razem nie ma unboxingu, bo dostałem je w siateczce. Oczywiście bardzo się cieszę, że udało się je załatwić, że uda się je zrecenzować. Wielu z Was mogłoby powiedzieć, co z tego, skoro ich nie kupimy. Wiem, że będzie z tym lepiej, będzie coraz więcej najwyższych modeli Pumy dostępnych w sklepach. Oczywiście również w najlepszym sklepie. Evo Power tak naprawdę jest modelem, który, jeśli miałbym wybrać z wszystkich modeli Pumy, który najbardziej chciałbym przetestować, bo jak już wielokrotnie pokazywaliśmy, bardzo zastanawia mnie ten element, który tutaj pomaga teoretycznie w kontroli piłki, w jej przyjęciu. Jest to coś takiego podobnego do Maestri, które dobrze znacie. I historia z Maestri była taka, że na początku był to model, który tak jakby nie przyjmowałem za ciepło i długo się wstrzymywałem, a potem żałowałem, bo okazały się one bardzo dobre. Dlatego też Evo Power są takim modelem, który najchętniej bym zrecenzował. Co też się stanie. Jedna uwaga odnośnie samych butów już. Jest to rozmiar 47,5, już abstrahując od tego, że oczywiście jest on dla wielkiej stopy. To jest to połówka. Normalnie Puma nie ma połówek. Połówki są robione tylko dla piłkarzy, na jakieś tam specjalne zamówienie, no i mi też się udało taką połówkę dostać. Co oczywiście nie znaczy, że są to buty wykonane w jakiś sposób inaczej niż to, co mamy na sklepowej półce, bo takich butów, znaczy, pograłbym sobie w nich, ale nie przeznaczyłbym ich do recenzji, dlatego że zawsze staram się Wam pokazać buty dokładnie takie, jakie są na półce, takie, jakie Wy będziecie kupowali, żeby te odczucia były identyczne. Buty nie są nigdy w żaden sposób jakieś specjalnie modyfikowane. Jedynym wyjątkiem może były Predator X, które były robione dla piłkarza, ale o tym też jasno powiedziałem wtedy w recenzji. Może trochę historii modelu, no bo od tego są wstępy. Evo Power. Właśnie, historia. Jaka historia, bo to jest przecież but bez historii. Tak jakby poprzednią wersją Evo Powerów były Powerkety. Z tym, że tak jak rozmawiałem już w wywiadzie z product managerem Pumy, nie jest to ewolucja. Evo Power nie wywodzi się z Powerketów, ale jest to ewolucja, czyli tak de facto zupełnie inny but. Czego innego powinniśmy się po nim spodziewać. Tak czy inaczej, Powerket został wycofany, na jego miejsce pojawił się Evo Power, więc chcąc czy nie chcąc, w jakiś sposób się do tego nawiązuje. Powerket 1.12, wcześniej był 1.10, dobry but, który na pewno niedoceniany, niesłusznie cieszy się małą popularnością, ale też kiepsko było z jego dostępnością. Bardzo dobry but. Tak naprawdę poza jednym mankamentem, o którym już mówiłem w przypadku Evo Power, który jest wyginanie się w tą stronę, mam nadzieję, że na boisku tak naprawdę tego nie odczuję. Spodziewam się, że będą one całkiem fajne. No zresztą już przymierzałem je w Warszawie i leżały miło. Przede wszystkim ta część olewki mnie interesuje. Co by tu jeszcze powiedzieć? O samej kolorystyce. Oczywiście kolorystyka na Mistrzostwa Świata. Bardzo fajnie, że udało się je dostać. Tak naprawdę w planach redakcyjnych redakcji TPPL niespodziewanie one się pojawiły i na pewno mieliśmy tą recenzję Predatorów Instinct, które są zupełną nowością. W Stanaczu mamy modele od Nike, czyli Magista Obra i Superfly 4. I z wielką chęcią te modele od Pumy wkomponujemy. Nie mamy Evo Speedów, może kiedyś uda się je jeszcze załatwić. Chociaż pewnie to już będą Evo Speedy 1.3. No cóż, tyle można powiedzieć o butach, które nie mają jakiejś historii. Na wstępie bardzo pozytywne podejście, bardzo duże oczekiwania. Miejmy nadzieję, że się sprawdzą.